Liceum ogólnokształcące imienia Wojska Polskiego w Błaszkach rozpoczęło swoje funkcjonowanie 26 lipca 1956 roku. W tym roku obchodzi swoje 60-lecie. W roku 2008 przekształcono liceum w zespół szkół ponadgimnazjalnych w Błaszkach, w skład którego wchodzą Liceum ogólnokształcące imienia Wojska Polskiego, Technikum oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Uczniowie placówki mogą wybierać pomiędzy różnorodnymi profilami, zarówno w liceum, technikum, jak i szkole zawodowej. Dzięki licznym programom unijnym szkoła posiada dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, 4 sale informatyczne z najnowszym oprogramowaniem oraz bibliotekę z centrum multimedialnym i bogatym w nowości czytelnicze księgozbiorem. W ramach realizowanych projektów uczniowie placówki biorą udział w wyjazdach i kilkudniowych wycieczkach do różnych zakątków Polski. Szkoła oferuje dużą gamę zajęć pozalekcyjnych w postaci kół zainteresowań, zajęć sportowych i innych. Efektem tych działań są sukcesy sportowe. Drużyny piłki ręcznej, koszykowej, siatkówki oraz tenisa stołowego zajmują czołowe miejsca w zawodach powiatowych. Uczniowie chętnie uczestniczą w przedsięwzięciach organizowanych na terenie gminy czy powiatu, zdobywając niejednokrotnie nagrody i wyróżnienia. Tańczą poloneza, biegają w sztafecie, recytują poezję, rywalizują z rówieśnikami innych szkół w konkursach przedmiotowych. Poznają historię i uczą się patriotyzmu podczas uroczystości środowiskowych poświęconych ważnym datom z dziejów naszej ojczyzny. Placówka prowadzi międzynarodową współpracę w ramach programu Erasmus+ i projektu Comenius, dzięki czemu uczestnicy mieli możliwość wyjazdów m.in. do Rumunii, Włoch, Sycylii czy Turcji, gdzie poza założonym w projektach poznawaniem nowych metod nauczania poszerzano wiedzę na temat historii, kultury i mentalności innych narodowości. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli nauczyciele z Bułgarii, Rumunii, Słowenii, Turcji, Włoch i Polski, podsumowując 2-letni bardzo owocny okres współpracy. Wspólna praca, nauka, ale też zabawa z przyjaciółmi z Europy w ramach programu Comenius i Erasmus+ były wyjątkowym doświadczeniem dla całej społeczności szkoły. Patronem liceum jest Wojsko Polskie, dlatego szkoła aktywnie współpracuje z 15. Średnią Brygadą Wsparcia Dowodzenia, biorąc udział w okolicznościowych uroczystościach organizowanych w jednostce oraz zapraszając przedstawicieli 15. SBWD do udziału w ważnych wydarzeniach w życiu szkoły. Stałym punktem w kalendarzu szkolnym był udział w festiwalu piosenki patriotycznej żołnierskiej, pieśń popłynie z nadwarciańskim echem, na którym uczniowie wyśpiewali liczne nagrody i wyróżnienia. Partnerem szkoły jest również jednostka wojskowa w Łasku. Zespół szkół ponadgimnazjalnych w Błaszkach skupia uczniów o różnym potencjale i możliwościach, tym bardziej cieszą wyniki egzaminu maturalnego i setki u najzdolniejszych. Szkoła stara się poszerzać swoją ofertę zajęć edukacyjnych i innych, pozyskiwać środki unijne na realizację ciekawych dla młodych ludzi projektów, a przede wszystkim dbać o odpowiednią atmosferę, sprzyjającą pracy i nauce, ale też zabawie. Podczas wakacji został przeprowadzony generalny remont sali gimnastycznej, co znacznie wpłynęło na komfort pracy na lekcjach wychowania fizycznego. Codzienność stawia przed szkołą wiele wyzwań, którym placówka stara się sprostać. Dziękujemy za otwartość i wsparcie władzom samorządowym i już dziś zapraszamy na spotkanie historii z teraźniejszością, na świętowanie 60-lecia szkoły 24 września 2016 roku. W budynku Liceum Ogólnokształcącego imienia Wojska Polskiego w Błaszkach.